Już. A z nami Artur Mielczarek, zawodnik AZS-u Koszalin. Artur, no ten mecz dzisiejszy były wzloty i upadki, zakończyło się, no można powiedzieć, takim dotkliwym upadkiem, ponieważ no mimo prowadzenia 14 punktami, jakie mieliście w pierwszej kwarcie, ostatecznie przegrywacie z Czarnymi Słupsk. Dlaczego tak się stało? Skąd się wziął ten brak, nie wiem, koncentracji? Co nagle się stało w drugiej połowie meczu, że wszystko siadło? Myślę, że tak na szybko zabrakło konsekwencji w trzeciej kwarcie. Podejmowaliśmy złe akcje ofensywne. To nie była nasza koszykówka, to nie było to, co trenujemy. No i te rzuty nie były przygotowane, no i część tych rzutów po prostu nie wpadała. Z drugiej strony w obronie popełniliśmy kilka prostych błędów. Oni z tego skorzystali i zdobyli proste punkty. My straciliśmy przewagę. No, a później już było punkt za punkt. No właśnie, w pierwszej połowie meczu trafiliście aż 9 razy za 3 punkty. No, nie można cały czas tylko rzucać za 3. W pewnym momencie to siadło i dlaczego nie próbowaliście konstruować tych akcji troszkę inaczej? Nie wiem. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie w tej chwili. Myślę, że przeanalizujemy ten mecz i postaramy się wyciągnąć wnioski. Wczoraj Bartek Wołoszyn powiedział, że najmocniejszą stroną AZS-u, nowego AZS-u w sezonie 2013-2014 będzie gra w obronie. No, dzisiaj nie było tego widać. Może nie było widać tego w niektórych momentach, ponieważ w niektórych momentach ta obrona była naprawdę dobra i uważam, że powinniśmy grać te dobre elementy przez cały mecz. Wtedy to będzie ta nasza koszykówka, którą chcemy grać. Czy jeżeli będziecie bardziej konsekwentni, to o czym wspominałeś na początku naszej rozmowy, czy wtedy ta gra będzie wyglądała znacznie lepiej niż dzisiaj? Myślę, że tak, zdecydowanie tak. Dziękujemy serdecznie, trzymamy kciuki. Naszym rozmówcą był Artur Mielczarek, AZS Koszalin.